Trzeba też pamiętać o Słupsku i Smudzi. I za to pani premier dziękuję, że dzisiaj pani jest u nas w Słupsku, a nie w Warszawie, we Wrocławiu czy w Poznaniu. Ja chciałam jeszcze tylko informacyjnie przekazać państwu, że na naszej konwencji, kiedy mówiłam o 10 obszarach, w których będziemy tworzyć nasz program wyborczy, tam znalazły się nie tylko obszary wiejskie i duże miasta, ale również te małe miejscowości. Mówiłam również, że dzisiaj na obszarach wiejskich, poza taką wielką polityką rolną, którą oczywiście rząd realizuje, potrzeba jest realizacji rzeczy, które są konieczne do tego, żeby normalnie żyć w XXI wieku. Mówię o kanalizacji, mówię niekiedy o dobrych chodnikach, niekiedy o oświetleniu, które przy tych drogach musi stanąć. I to będzie elementem naszego programu również wyborczego, dlatego też z taką uwagą wysłuchałam słów pana wójta, bo tam również jest ten problem. Tam ponoć ta gmina jest nieskanalizowana, więc trzeba zrobić wszystko, żeby ten XXI wiek był tym XXI wiekiem równo dla wszystkich. Dziękujemy za tę nadzieję. Szanowni Państwo, przepraszam, jeśli mogę. Szanowni Państwo, mamy czas na około 5 minut.